Tym razem niewielka książka Waterman Past and Present, The First Six Decades autorów Maxa Davisa i Garego Lehrera. Ta książka to wybór z ich, przynajmniej ten mój egzemplarz, to wybór z ich grubszego dzieła o tym samym tytule, które zawiera jeszcze dodatkowo kilkadziesiąt stron poświęconych kompletom piór Waterman oraz atramentom i pojemnikom na atrament. Mój egzemplarz jednak, tak jak powiedziałem, to wybór, to ta część, która mnie bardziej interesuje, a więc same pióra. To taki przekrój przez produkcję pierwszych 60 lat firmy Waterman. Pierwsze wydanie w 2008 roku. Natomiast to wydanie skrócone w 2011 roku. Mamy krótki wstęp, no i zaraz po nim możemy zobaczyć, z czego ta książka tak naprawdę się składa. A więc głównie są to zdjęcia piór z podpisami, jaki to model i konkretnie z jakiego roku pochodzi. Tak więc jest to album fotograficzny, tak można powiedzieć. Dodatkowo mamy trochę reklam różnego rodzaju piór, jako że książka ta mówi o piórach i reklamach z danego okresu, z którego te pióra pochodzą. W większości wypadków, tak jak tutaj widać, te reklamy stanowią tło dla zdjęć piór. Większość z nich, jak tutaj można zauważyć, jest z założoną skówką, w związku z tym stalówki tylko niektórych modeli można zobaczyć. Są bardzo ciekawe egzemplarze piór, z których do tej pory nie miałem pojęcia, że takie istnieją. No jest też trochę jakichś drobniejszych opisów, ale to rzadkość. Safety pens, japońskie reklamy, no widać trochę desk penów, desk setów właściwie. Tak jak mówiłem tutaj na początku, pens and advertisements, to mówi, że to właściwie o tym jest ta książka, czyli zdjęcia piór i zdjęcia reklam. Żadnej historii, żadnych ciekawostek, żadnych dodatkowych informacji, mówi sam obraz. Obraz, tak jak mówi przysłowie, wart więcej niż tysiąc słów i dla mnie ta książka, w której jest zagromadzenie różnych dziwnych przedmiotów, jak to na przykład maszyna do sygnowania wielu czeków równocześnie za pomocą piór Watermana, jakieś tutaj gadżety dodatkowe, bardzo dużo ciekawych ilustracji, muszę powiedzieć, rachunki, listy do klientów. Jest to książka, której, tak jak mówię, słów niewiele, ale za to dużo zdjęć miał Patrycz Jany. Także każdy, kto będzie chciał przekrojowo zobaczyć, jak się rozwijała produkcja Watermana, a nie chce na ten temat nic czytać, to jest w sam raz książka dla niego. No, kończy się to wszystko gdzieś w latach, końcu lat 40. Dochodzimy do 100 Year Pens i to właściwie już koniec tej produkcji, tej książki właściwie, bo Waterman produkuje dalej. No, na końcu spis treści, słowniczek i to właściwie wszystko. Nie można wybrzydzać. Książka kosztuje z wysyłką około 100 zł, nie jest więc specjalnie droga propozycja dla tych, którzy chcieliby przejrzeć produkcję Watermana albo mieć taki atlas, że tak powiem, przewodnik po produkcji Watermana z pierwszych 6 dziesięcioleci u siebie w domu. Dziękuję za uwagę.